Witam w kolejnym filmie. Tutaj akurat z Olympic Orchid czy Orchid z yy, mianowicie z tematem, który krótko zapowiadałam i w krótki sposób zrealizuję. Mianowicie szampan, musowanie, ale z jakimś niuansem mniejszym bądź większym słodkim. Potrafią to być bardziej świeże, wytrawne aspekty. Zresztą tutaj w Carousel też można takie zauważyć, ale jest też trochę słodyczy. W moim zapachu Rubarbo Brillante jest też dużo takiej szampanowości, też z niuansem słodkim, również w Recuerdo del Hardin w y, rubarbo brillante bardziej rabarbarowo w y, bardziej rabarbar i też tam jest trochę też mango dawany takiego aspektu innego owocowego jakby różne kwestie co tam dalej y, szampan musowanie i na słodko co się potem bardziej idzie w stronę wytrawną wytrawniejszą to jest oczywiście Atelier do or Pink również zapach ym, Bubble z der Duft z którego się wycofuje Lulua tam też jest aspekt początkowo taki bardziej słodko musujący, potem bardziej świeży świeżo, wytrawnie, bardziej wada później to Pink z Atelier, ale początek też na słodko i raczej tak niekoniecznie mnie przyciągająco, ale faktycznie z czasem jest coraz lepiej, zarówno w przypadku Bubble jak i w przypadku Pink Atelier Ore. a karosele są jednym z moich